Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Przerzut bokiem, kuczka czy spacer w mostku to chleb powszedni. Najważniejsze jednak jest to, że na zajęciach z akrobatyki prowadzonych przez Fundację Feniks w Jeleniej Górze mile widziane jest każde dziecko, a treningi dostosowane są do umiejętności i możliwości. Z każdego da się zrobić zawodnika. Nie każdy musi jeździć na zawody. Najważniejsze jest to, żeby na zajęcia przychodzić z pasji, ponieważ ma się takie hobby, ponieważ się to lubi. Akrobatyczne umiejętności szlifuje tu blisko 80 dzieci. Lubię ten sport, bo jest odskocznią od szkoły. Bo no jest fajny. Cykałki, stanie na rękach, kostę. No ja najbardziej lubię układy. Dlaczego? Bo robię to z moją ulubioną, najlepszą koleżanką. Najbardziej w akrobatyce podoba mi się rozciąganie i dynamika. Ja najbardziej lubię na przykład fiflaki. Najmłodsza zawodniczka ma 5 lat, najstarsza 14. To mali wojownicy, podkreślają trenerzy. Pierwszy raz widziałem, żeby tak małe dzieci tak chętnie podchodziły do treningów i wkładały tyle miłości, zaangażowania, pasji. Zawodniczki pochwalić mogą się medalami rangi ogólnopolskiej. Nie spoczywają jednak na laurach i dążą do perfekcji. Na pierwszych zawodach było trochę stresu, ale później już się przyzwyczaiłam i jest fajnie. Ja bym chciała osiągnąć bardzo duży postęp i sukces, jeśli chodzi o akrobatykę, bo przyszłam tutaj się czegoś nauczyć. I żeby mama była ze mnie dumna i żebym po prostu była z siebie dumna sama. Trzeba być silnym, no i gdzieś tam przekraczać barierę strachu, tak? Dzieci często skaczą salta na wysokości 2-3 metrów. Zaczęliśmy, to skończymy. Przy takim podejściu może być tylko lepiej. To dobrze, bo trwają ostatnie przygotowania przed sobotnimi zawodami we Wrocławiu.